Witanko już z garażu. Tutaj przyniosłem starego kondora, w którym się znów zablokował magnetofon. Wyremontowany u Kuby, wszystko poczyszczone, paski powymieniane. Ale jak na złość się zablokowały sanki. Tutaj mamy nowego drugiego kondora. Zaraz go będę rozpakowywał. Postawię jednego na drugim i będziemy sprawdzać. A tutaj JVC, którego jak rano po pracy zostawiłem, bo jest taka opcja upgrade'owania systemu. Tak do tej pory to chodzi i nic się nie zmienia, także trzeba to wyłączyć, bo to nic nie da. Ale że wyłączyć się nie da, nic się nie da zrobić. A nie, jednak się wyłączyło, bo myślałem, że będzie trzeba z prądu odłączyć. Także nic to nie dało. Na razie tego JVC odłączę, odstawię i rozpakowuję kondora. Zanim zrobię miejsce, chcę je sobie tutaj ustawić. Muszę posprzątać te oto bomby. O, zobaczcie, takie bomby sobie już na Sylwestra sprawiłem. Dwie takie wyrzutnie. Tutaj mamy 49 strzałów 20 mm. A tutaj mamy chyba 24 strzały, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 mm. 2, 4, 5 chyba to jest 25 mm. Tutaj już są chyba 30, a tutaj 43 na koniec, ale dobra, mniejsza z tym. Biorę się za te kondory. Tak oto ładnie poprzedni właściciel zapakował tego kondorka, że jeszcze nawet nie widać już, że to jest kondor przez tą grubą warstwę folii bąbelkowej. No także biorę się dalej za rozpakowywanie, bo z jedną ręką pokazać wam tego nie mogę, to chwila, moment. No dobra, o, właśnie tak wygląda nasz drugi kondorek, ten u góry. Może włączę lampę, a była włączona, dobra. Przyjrzyjmy się. To jest słaba, ta lampa świeci. Aha, wyjmę z etui, bo chociaż to nie powinno przeszkadzać. No tak słabo świeci i tyle. Tak wygląda poprzedni stary kondor z zablokowanymi sankami. Magnetofon w ogóle nie reaguje. Znaczy, próbuję coś tam przewijać, ale nie chcę napęd zjechać w dół. Włącza się play, kręci, ale nie chcę zjechać napęd w dół. Znaczy napęd, no, mechanizm, sanki, jak to się mówi w kondorach. Także na tym kaset na razie nie posłucham, chyba że wróci do Kuby. Być może obydwa będą musiały pojechać do Kuby. No tutaj jeszcze mam lepiej farbę zachowaną w koło tych głośników, te srebrne elementy. A tutaj już są szare, zdarte, ale mam srebrny marker, to poprawię. Nie będzie idealnie, nie będzie taki lśniący, ale będzie, bo takie żółte to mi się nie podobają. Są wszystkie koreczki, te imitacje imbusa. Dobrze, że to przyniosłem wcześniej, bo właśnie deszcz się rozpadał, jak słychać, zaczyna tłuc w dach garażu. Mam nadzieję, że nam tutaj za bardzo zakłócał nie będzie. Nie. Przycisk główny jest jakiś inny. Tutaj mamy czarny, tutaj jest srebrny. Tak trochę ciężko chodzi. Ale radio gra. Jakby nasz keks, tylko że to ciasto na dwa głośniki na szczęście. Bo takie nieco bardziej tłuste, napchane tam najróżniejszymi bateriami. Sopran działa. No i w zasadzie to wygląda jak taki zablokowany, solidny, ale taki dosyć normalny obiad. A, nie, tak ciężko to chodzi. Wino, to ale chodzi. Możemy zajrzeć do statystyk. Ciężko, ale chodzi. Gorącego trunku, tego napchanego różnymi korzennymi przyprawami. Bas, one wypijają Niemcy też w czasie bożonarodzonego. Ale jakoś specjalnie nie trzeszczy. No, najadają się po uszy. No czymś takim to na pewno można się najeść. W sensie, że... I jak to jest z tym balansem? Czy on no tutaj... Winem. Oczywiście jest, czy tu nie ma balansu? No nic, ale gra. Głośniki sprawne. Gra tak jak tamten.
Głośniki się nie prują. Nie mam chyba niestety wacika. Chyba, zaraz sprawdzę. Jest jeszcze jakiś, także głowicę oblecę. Dla pewności, zanim kasetę włożę. I zaraz wracam, zobaczymy, czy magnetofon zagra. Nie wiem, jak głowica jest wyczyszczona, ale rolka była bardzo zasyfiała, jak widać. Także teraz już można włożyć głowicę. Na pewno kręci, kręci. Przewija. Przewija. W drugą stronę. Chyba w drugą stronę nie przewija. Ale zobaczymy na jakiejś kasetce. No to na początek z grubej rury włożę tą setkę. Zobaczymy, czy ją pociągnie. Właśnie chyba w tą stronę, a nie, przewija, tylko powoli, także jest dobrze. Gra. Gra, ale czy dobrze gra? Jakoś dziwnie gra, jakby głowica była zjechana, albo jeszcze dalej brudna. O, basik ładny, tylko te soprany jeszcze jakieś takie niezaczyste. I obroty chyba za szybkie. A licznik działa? Nawet licznik, nie. Niech nowy ostrze. Działa licznik. Nawet licznik działa, wyzerujmy. Śmiga nawet licznik. No troszeczkę potrzaskują, poharkują te potencjometry, ale tak nie bardzo. Ten wajt tak jakoś ciężko chodzi, strasznie. No to ty dobrze gra. Nie są te soprany idealne, ale gra dosyć dobrze. Ale może zobaczymy na innej kasecie. Na przykład na tej nagrywanej stereo style. Chyba laser dance tutaj będzie. Dokładnie. No gra i to wcale nie brzydko. Tutaj już soprany, mimo że to nie jest chromówka tak jak tamta, tylko zwykła, są już ładniejsze, czyli to zależy od kasety. To nic nowego, bo ten też miewał kaprysy. Jedną kasetę potrafił odtwarzać lepiej, drugą gorzej. A ten odtwarza. Wszystkie. Może no nie każdą ładnie. W sumie mam tylko dwie przy sobie, ale jak widać, jedną dobrze, jedną trochę gorzej, ale odtwarza. Gra bardzo ładnie. Przynajmniej działa. Przynajmniej mogę na kondorze magnetofonu posłuchać, w przeciwieństwie do tego. Co jeszcze? No, przyciski trzeba jednak trochę potraktować kontaktem, bo trochę to przerywa. Zaraz przynajmniej tak powierzchownie w te szczelinki spróbuję na przykład zobaczyć, czy to pomoże. Ale działają wszystkie funkcje, słuchawki. Redukcja szumu. Tylko to tak jakoś bardzo przerywa. Ten intim, czy to kontur. No ale zaraz to spróbuję. Może najpierw spsikam to trochę kontaktem i zobaczymy jeszcze raz za chwilę. Ale już jestem z kondorka zadowolony. Jest drugi kondor.
wszystkie pokrętła oryginalne, wszystko działa. Radyjko. Inaczej świeci, czy w ogóle świeci, niech no zgaszę lampę, bo chyba nie świeci, to mi lampa tylko tak na żółto. Ale skala niestety nie świeci, tak jak tutaj. Czyli mamy jedną drobną wadę. A jeszcze porównajmy brzmienie, ustawię tą samą stację tutaj, tutaj, czy rzeczywiście brzmią tak samo. Co jest? Czyżby radio? Przecież grało radio. Tutaj mamy. Dobra. Co jest, że nic nie gra? Przecież wcześniej coś tutaj grało. Czyżby jakiś nieprzestrojony jest? A nie, dobra, wszystko ok. Gra, ładnie gra. Nie, no i... Wszystko odbiera. Którzy doskonale znają ich... Ale gdzie jest S-ka? Górna S-ka. Zmienia koncepcję. Co to jest za stacja w tej chwili? To jest ta. Czyżby nie sięga do S-ki kawałek wyżej? Na to wygląda, że nie sięga do S-ki kawałek wyżej. Oj, trochę lipa. Takistów nie dadzą. Jakby ma krótszy zakres tego UKF-u odrobinę. I do S-ki już nie sięga. Na 104,9 już nie sięga. Z Putinem, które pokazywały świat. A zobaczmy kawałek niżej. Może jakoś odwrotnie będzie i gdzieś na dolnych pasmach, tak jak na przykład na nieprzestrojonym CT980, gdzieś tam na dole na 64 czy 65 z czymś łapała. Znaczy tam chyba od 65 gdzieś tam... w okolicach 65-66 łapało tą S-kę. Może tutaj będzie podobnie. A jak nie, to nie, trudno, nie będzie słuchania S-ki na tym kondorze. No nie ma, niestety S-ki nie łapie. Dwie stacje, trzy, też antena jeszcze nie jest wyciągnięta. 4, 5, 6, 7. 7 stacji bez wyciągania anteny. A może ją wysunę, coś się zmieni. O, antena jest w ładniejszym stanie niż w kondorze tym poprzednim. Troszeczkę włók się wygina, ale ale jest cała. Przetrę ją od razu. I chyba tutaj odrobinkę tą S-kę wyhaczę. Czy to jest na pewno S-ka? Nie. Także na S-ce nie porównamy radia. Porównamy na pierwszej, lepszej stacji w dół, gdzie będzie grała muzyczka. Czyli tutaj. I tak. Tak gra stary kondor. A nowy kondor? Czyżby trochę lepiej? Albo mi się wydaje, albo ten nowszy ma ładniejsze soprany. No nic, jest bardzo dobrze. Nie łapię tylko tej górnej, tego górnego UKF-u najwyższego, ale i tak jest dobrze.
No AUX-a już w tej chwili sprawdzał nie będę, chociaż dla pewności pauza, podłączę kabelek, jeszcze się upewnię. Internetu tutaj akurat nie mam, bo zabrałem do domu. Kablówka mi coś szwankowała, musiałem wziąć ten mobilny do domu, także nie wiem, czy znajdę jakieś źródło, czy ja tu cokolwiek uruchomię bez tego internetu. Może w trybie offline coś da się uruchomić. Albo jeszcze spróbuję udostępnić internet z tego telefonu. Hmm.